Czas na telezakupy Mango, czyli to, co kochacie na moim kanale najbardziej. Dzisiaj w ofercie wideorejestrator XBlitz Go 2, który jest następcą modelu Go SE, który już Wam kiedyś pokazywałem i przez dłuższy czas używałem tutaj w Volvo. Co my tutaj mamy ciekawego? Możemy nagrywać w 2.7K. Sensor Sony Starvis. Szybki rzut oka na specyfikacje, ale komu się chce czytać. Przechodzimy do konkretów, czyli pokaż, kotku, co masz w środku. Tak wygląda nasz wideorejestrator od przodu. Tutaj wokół obiektywu ma te diody podczerwieni, które być może sprawdzają się w nocy przy gorszych warunkach oświetleniowych. Tutaj mamy porty, jeden HDMI, a drugi od ładowarki, czy tam kabla USB. Tutaj mamy cztery przyciski funkcyjne. Tu z boku mamy jeszcze włącznik, tutaj przycisk od menu. Tym przyciskiem również się zabezpiecza nagrania przed nadpisaniem. Slot na kartę już sobie wsadziłem. Co tam jeszcze w pudełeczku mamy? Kabel USB. Tutaj mamy czytnik kart, czy tam przejściówkę do USB, żeby sobie do komputera podłączyć kartę. To, co lubię, czyli ssawka na szybę. No i oczywiście ładowarka samochodowa. Oprócz tego mamy również instrukcję obsługi, ale komu to potrzebne? Dobra, teraz robię szybkie cięcie, montuję go na szybie, włączam i pokażę, co tam w trawie piszczy. Jak widać, wideorejestrator już na szybie. Oczywiście przewód zasilający można na dwa sposoby dać, albo tutaj właśnie od góry do przyssawki, albo tutaj od boku jest właśnie wejście, jak już wcześniej pokazywałem. Ja dałem do przyssawki. Dobra, to dajemy mu teraz prądu, czyli zapłon. Tutaj taki komunikat właśnie, że prędkość karty jest zbyt niska. Producent zaleca używanie kart pamięci o klasy 10. Ja mam właśnie kartę Kingston 32 giga 10 klasy, ale jak widać, coś temu wideorejestratorowi ta karta do końca nie pasuje. Oczywiście zapisuję na niej, ale no nie wiem, jak to będzie na komputerze, czy będą jakieś lagi. No nic. To co tutaj mamy? Oczywiście tutaj włączamy nagrywanie. I co ciekawe, podczas właśnie nagrywania filmu tym przyciskiem, tą strzałką w dół, można zrobić zdjęcie. I zdjęcie zrobione, a film się nagrywa dalej. Tym przyciskiem obok, czyli strzałką w górę, można wyłączyć dźwięk, mikrofon dokładnie. Dobra. Wyłączam nagranie. Aha, jeszcze podczas nagrywania, tak jak już wcześniej wspominałem, tym przyciskiem bocznym oznaczony jako M, bo to jest też dojście do menu. Zabezpieczam pliki przed nadpisaniem. I tutaj właśnie u góry się pojawia taki trójkącik żółty, skrót EMR od Emergency, no i na dole taki pasek. Podejrzewam, że jakbym miał kartę pamięci taką, jakby mu pasowała, to by to znacznie szybciej zapisywało, no ale co poradzić, tylko takich używam. Dobra, plik już jest zabezpieczony, już nie będzie nadpisany. To przechodzimy teraz do menu, klikam sobie raz i co my tutaj mamy ciekawego? Rozdzielczość. Takie mamy do wyboru. To jest właśnie najwyższa, 2.7K. Ja standardowo Full HD mi wystarczy, więc tak niech zostaje. Kodowanie wideo. Tutaj mamy dwa do wyboru, kodery, czy jakkolwiek to nazwać. Ja sobie wybrałem ten, H264. Nagrywanie w pętli, 3 minuty. Do wyboru są trzy opcje. Co tam mamy dalej?
timelapsy. A tego jeszcze nigdy nie używałem. WDR chyba to jest dynamiczny balans, ale nie wiem. Włączony, a niech jest. Znacznik daty, tutaj sobie możemy właśnie ustawić, czy chcemy mieć stempel czasowy. Ja wolę nie mieć nic. Jeszcze nie wiem, czy na nagraniach będzie nazwa wideorejestratora, czy tam producenta, no bo jeszcze nic nie zrzucałem na komputer. Audio można sobie wyłączyć, ale lepiej mieć włączone. Głośność. A dajmy. Tak jest, niech zostanie średnia. Dźwięk klawiszy, o, to można wyłączyć. Dźwięk uruchamiania, a niech jest włączony. Lampa właśnie podczerwieni, wyłączona. No na razie w nocy nie będę nagrywał. G-sensor, oj kurde, nie to nacisnąłem. Co tam było ostatnio? G-sensor, tak? G-sensor. Na razie jest ustawiony na niski, potem zrobię jakiś test, jak to działa, czyli standardowy test, trzepnięcie drzwiami. Monitor parkowania wyłączony. To wiadomo, funkcja taka, że jak nie ma nas w samochodzie, wideorejestrator jest wyłączony, jak ktoś nam stuknie w auto, to on się automatycznie włączy, zabezpieczy to nagranie. Tu mam jeszcze obok jedno menu, czyli trzeba dwa razy, kurde, znowu się pomyliłem. Tak to jest, jak się ręką zasłania i nie widzi, patrząc w telefon, co się dzieje. Zabezpiecz się i pokażę właśnie to drugie menu, co tam jest ciekawego. Dobra, wyłączamy nagranie, klikamy dwa razy, mamy drugie menu. Tutaj oczywiście możemy sobie wybrać język. Jeszcze nie sprawdzałem, ile tego jest do wyboru. O. Ciekawe, czy to jest japoński, chiński, ciężko ogarnąć, to jest rosyjski. Tutaj nie wiem, też jakiś azjatycki. To może dopiero być japoński, nie wiem, nie mam pojęcia. O, język. Dobra, zostawiamy polski. A nie, tutaj. Ustawienia daty, strefa czasowa. Też sobie można wybrać. Częstotliwość 50 albo 60 Hz standardowo. Wygaszacz ekranu, o, po minucie, dobrze. Niech się po minucie ekran wygasza, auto wyłącznik, wyłączony. Co tam jeszcze, jednostka prędkości, kilometry, limit prędkości, no nie, takich głupot nie będziemy tutaj robić. Ostrzeżenie o formatowaniu, nie wiem w jakim celu. Ostrzeżenie o zmęczeniu, też jest taka opcja. Po jednej godzinie. Po dwóch, po czterech, cztery to jest maksymalna opcja. O, jakieś to oderwane od rzeczywistości trackerów. Informacje GPS. Tutaj właśnie sobie można jakiś moduł GPS do tego wideorejestratora podłączyć. Tu możemy sobie wpisać cokolwiek. Będzie na nagraniach właśnie widoczne. Albo nasza ksywa, albo numer rejestracyjny, jak to woli. Pamięć karty. Użyto, no tam, niecały giga. Formatuj SD, zresetuj ustawienia, info o kamerze, jakby kogoś interesowało. No i tyle. Wychodzimy z menu, on sobie nagrywa. Jutro dopiero coś ponagrywa, bo teraz to jadę do domu. Zobaczymy, jak te nagrania wychodzą. Dobra, to co teraz ustawiam, to tryb parkingowy i wysoką czułość. Gdzie to było? To w ogóle tu, czy w tym drugim menu? A nie, tutaj, dobra, G-sensor. Dajemy wysoką czułość. Monitor parkingowy też wysoki. Dobra, czyli teoretycznie jest włączone. Wyłączam zapłon. I teraz co? Teraz sobie Krzysztof trzepnie drzwiami. No, faktycznie coś się tam dzieje.
czyli tylko dioda się świeci, ekran się nie włącza, jeszcze raz. Aha, czyli tak to działa.